Cześć, z tej strony Freaks i witam w rozmytym Thunderze. Mianowicie jest to War Thunder, w którym jak widać zaimplementowano rozmycie ruchu. Mogę je w sumie trochę podkręcić i wtedy dopiero to będzie rozmycie Thunder, że będzie ucinało FPS-y. Ale jak to cool wygląda, zobaczcie, helikopter. Tak cię uwag, witam w update'cie Firebirds. I mam dylemat, ponieważ... Jezus Maria, nie, to jest chyba zbyt mocne to rozmycie ruchu. Mam dylemat, ponieważ Gaijin powiedział, że każdy content creator pierwszego tieru ma prawo do pojedynczego premium z tego eventu. I żaden pojazd premium z tego eventu mnie nie interesuje, no bo co mam wybrać? Rama? Dwójkę? Który jest z jakiegoś powodu wsadzony do drzewka brytyjskiego, z drzewka amerykańskiego, kopiuj w klej? Czy może 15 wersję JAS-37, to jest chyba Gripen, która została wsadzona do któregoś drzewek, albo ewentualnie francuski Harrier? Wszystko to interesuje mnie tak bardzo jak zeszłoroczny śnieg. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek zmiany dotyczące samolotów, którymi ja jestem zainteresowany, no to właśnie obecnie je testuję. Mianowicie nowe wybuchy. Teoretycznie powinny wyglądać ciutkę ładniej. Poza tym nowych propów brak. Kontynuujemy tradycję War Thunder będący tylko i wyłącznie spuchniętym korpusem, który puchnie coraz bardziej. Czy damy radę wyciągnąć tego J2M2 do góry? Jak mnie nie trafi w tym przelocie, to ma przerąbane. Oczywiście, że mnie trafił w tym przelocie. Och jo. No cóż. Nowy tekst ostrzeżenia. Zastanawiam się, co się dzieje, że tak mi te FPS-y muli. Widzieliście, że w momencie, kiedy gościu mnie trafił, miałem gigantycznego lag spike'a z jakiegoś powodu. Być może to te nowe wynalazki, które nie są w stanie rozmyć wystarczająco dużo. Może... Czekajcie, spróbuję wyłączyć to rozmycie ruchu. Jakby po co to komu? Wygląda w miarę ładnie, ale... Wiecie, nie za bardzo mi się to przydaje, szczególnie jeżeli powoduje lagi w momencie, kiedy ktoś do mnie strzela albo mnie trafia. No i cóż, dodają nowe rzeczy, a samolot nadal może sobie lecieć na jednym skrzydle. Bezproblemowo. Standard. Oczywiście, by the way, gdyby to było drzewkowe P-38, to w życiu bym tak sobie nie poleciał, ale jest to P-38K. Lądowanie zakończone sukcesem. Teoretycznie mogę włączyć sobie jeszcze ray tracing. Włączmy go na średnie. Zastosuj. I nagle z 200 FPS-ów robi mi się 110. Tylko że jako, że jestem pilotem, to nie zrobi mi to większej różnicy. Być może, nie wiem, może gdybym miał tu lusterko w kokpicie, to byłoby ono dużo piękniejsze. No i widzę, że coś tam się odbija na szkle kabiny, ale poza tym, no to wielkiej różnicy mi to nie robi. O, kolejny pan z jednym skrzydłem doleciał do lotniska. Ich, kocham tą grę. Ale są również dobre newsy. Dobre newsy są takie, że wychodzi Stalker. Jutro, 20 listopada, wychodzi Stalker 2. Mam nadzieję, że jak najszybciej uda mi się go włączyć do pobierania, żeby na 19 w dzień premiery rozpocząć streamowanie tej oto wiekopomnej produkcji. Na co oczywiście serdecznie zapraszam. Ok. Moim celem jest zestrzelenie tego dziada w J2M. Zrobimy to na ray tracingu i zrobimy to z nowym rozmyciem ruchu. Co prawda niepełnym, ale wystarczająco kinematycznym, żeby było widać. Na pełnym. Zrobimy to na pełnym. Ja nie dam radę.
Dobra, lecimy. Yeah. Cóż za technologia. Fuck off!